Czy jesteście gotowe? Ile pytań? 6 tylko. 6, okej, dobra. Oddałam. Możecie się rozgadać, mamy 2 godziny. Może jeszcze coś wymyślimy i nagramy coś jeszcze. Uwaga! Aż mnie jest dziwnie. Tak no spokojnie, no co, ja jestem u ciebie, ale tak naprawdę to ty u mnie, ha, no. Ha, dobra. Bardzo miło wam i was przywitać dzisiaj w kolejnym odcinku po długiej przerwie. I uwaga, mamy taki dziwny w ogóle splot wydarzeń, bo to ja jestem u Emilki, ale nagrywamy odcinek do mnie, także jak widzicie, jesteśmy we trzy. To jest nasz super duet, także mam nadzieję, trio! Że... Trio! Właśnie, przepraszam! Trio! O to mi chodziło! Nie wiem, czy muszę przedstawiać dziewczyny, myślę, że bardzo dobrze je znacie, ale tak dla pewności i dla formalności. Po mojej prawej stronie siedzi Paula Szczęsna, znana wam jako Paula Branton na Instagramie, także zapraszamy na Instagrama do Pauli. No i po mojej lewej Emilka, którą znają wszyscy kręcono włosi. Zakręcownia z kanału Zakręcownia, także hejo. Dzisiaj robimy coś super. Bo mam nadzieję, że wyjdzie z tego seria. Tak naprawdę nie wiem. Nie mówiłam o tym, bo wymyśliłam to wczoraj, więc jakby jest to świeży pomysł. Jeżeli się sprawdzi, no to piszcie koniecznie co o tym myślicie. Mam nadzieję, że się sprawdzi. A jak nie, to nie. Ten film będzie się nazywał, już na pewno przeczytaliście, Co robisz, gdy? I uwaga, mam kilka pytań do tutaj moich gości, ale też do mnie. Co robimy, gdy mamy jakąś sytuację włosową? No i wypisałam sobie tutaj 6 case'ów, 6 różnych pytań. I tylko dodam, że Ada nam te pytanie wysyłała, ale my nie przeczytałyśmy tak średnio, więc tak naprawdę nie wiemy na bo co. Bo to burza mózgu, spotykają się przykręcone głowy i muszą zrobić coś. No więc właśnie, więc mogły się przygotować, ale tego nie zrobiły, także jedziemy na żywioł. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Dobra, czy jak to możemy zrobić? Może sobie pozwolę, że będę wybierać kto najpierw? I żebyście były takie zaskoczone. Ale my nie będziemy podglądać. Ale obie odpowiadamy na to samo pytanie? No. Okej, okay, dobra. Czy nie? No żeby nie, było spoko, tak, dla wszystkie okay. Trzy. Wszystkie. Wiecie po co? Żebyście też zrozumieli, że każda z nas ma różne włosy i być może reaguje. Różnie sobie radzimy z różnymi problemami. Więc pozwólcie, że nie będę zadawać tych pytań po kolei. Pierwsze pytanie będzie do Emilki. Co robisz, gdy masz wolny dzień i możesz zrobić turbo włosing? I jaki wybierasz? Okej, okay, kiedy mam turbo wolny dzień, tak naprawdę, to nagrywam, okay. Nie oszukujmy się, ponieważ w ciągu tygodnia pracuję, więc weekendy u mnie są nagraniowe typowo, więc wtedy niestety nie mogę sobie pozwolić zazwyczaj na jakieś takie moje mycie, tylko po prostu testuję coś nowego, jakieś odżywki, czy stylizatory, ale gdybym mogła tak wybrać sobie taki, wiecie, idealny mój dzień, że mogę sobie zrobić włosnik jaki chcę, a później idę na jakąś imprezę załóżmy, nie muszę jakoś tam śnić, to pewnie zrobiłabym pechowe mycie. Gdybym miała, to użyłabym kafe mini żółtej, na pewno ekspresowej, bo jest cudowna do tego. Skończyć. Nie mam, skończyłam. Się skończyła. No i widzicie, musimy sobie kupić. Zbiorowe zamówienie. Tak więc na pewno bym jej użyła. W tym momencie, jeśli nie mam, to użyłabym odżywki od Yope, albo mleko owsiane, albo orientalny ogród, czyli pechowe obie odżywki, ponieważ je kocham, są cudowne i tanie. I ja też je lubię, więc zobaczcie, mamy matcha. Okay. Nie, ja lubię mleko owsiane. Ja też mleko owsiane lubię. A widzicie, a Paula ma wysokoporowate włosy, ja mam niskoporowate. Ja mam średnio. Więc w ogóle... No. I na pewno właśnie zrobiłabym jakieś takie pochowe mecie, później oczywiście zamknęłabym emolientem. Myślę, że albo właśnie tą odżywką. Przypadkiem się. Nie, bo nagrywało się przed chwilą. Musicie go obejrzeć. Tak, koniecznie. Na kanale. Ale czy nie będzie pierwszy? Zobaczymy, jak się zmontuje. Dobra, okej. Okay. W każdym razie Herbiotiki Afrika, ponieważ to jest taki mój ostatni, najczęściej używany emolient, ewentualnie może Kalosa, żeby włosów tak zbytnio nie obciążyć, ponieważ to też może czasami trochę obciążyć. Mango, bo okay. Jego mam łazience. Kolora już dawno nie miałam. A jeśli chodzi o stylizację, to postawiłabym raczej na Denmana. Plus, myślę, Bounce Girl, plus jakiś BS, albo King Curly Not Today, albo może emolientowy Bounce Girl. Zobaczymy. Zobaczymy w ten taki idealny dzień, co zrobię. Okay. Ale mniej więcej generalnie pochowę mycie. Tak bym to zrobiła. Dobra, Paula. U mnie Olaplex. Dobra. Jak mam dużo czasu. Robisz sama? No, super. No, robię sama. Także zmoczyłabym włosy, wczesałabym Denmanem Olaplex trójkę. Zrobiłabym sobie takie grube fingery. Nawet bez czepka bym sobie pomykała po domku. Tak na 2-3 godziny bym zostawiła. Spora, no, to długo, no. No, no. I to jest okej? Okay? Jakby to... Tak, tak. Znaczy nawet można na całą noc zostawić Olaplex trójkę. A to nie wiedziałam. No, można. Znaczy no, to jest wiele kontrowersji w ogóle tego kosmetyku, ale no dla mnie działa i na całą noc, i na te 2-3 godziny też spoko.
spłukałabym go, potem trzeba umyć szamponem, więc no pewnie byłby to jakiś Petal Fresh i nałożyłabym też kafę Mimi, tą żółtą, ekspresową. No ona jest super. Co ona w sobie ma? W sensie, ta aminokwasy, to jest ona wszystko, właśnie wszystko to, co ja lubię. Aminokwasy jedwabiu, olej z awokado, pantenol, to są w ogóle wszystkie składowe, które... A nie jest super droga, ona chyba z 15 zł kosztuje, więc... Tak, tylko właśnie wszędzie jest teraz wykupiona, tak, w ogóle nawet nalać. Ani... O, dobra, też wiemy. Ani stacjonarnie, na przykład ja mam tutaj niedaleko Super Farm i niestety tam nie ma jej i na przykład ja do pani ekspedientki mówię, o nie ma takiej żółtej, a ona no cały czas wykupują. Oglądają mnie i wykupują wszystko. Więc tak, no niestety nie mogę nigdzie znaleźć, ani właśnie w internecie, ani ten, ale dobra, zajrzę do loczka i sobie zamówię w takim razie. Ja właśnie ostatnio szukałam tej odżywki, tak samo jak wy, i kupiłam jakąś też z kafe Mimi, w ogóle z silikonami, bo to jest jedyna bez silikonów, ta ekspresowa. Tak, tak, ona jest CG, cała reszta nie. I kupiłam sobie jakąś taką purpurową, wstawię ją, o którą mi chodzi. Jest też pechowa, albo proteina. Jest pechowa i ma silikony, bo pomyślałam sobie, pamiętacie jak mówiłam, że nie używam silikonów, to ostatnio w ogóle, ja zawsze jak coś powiem na kanale, to później robię totalnie na odwrót. Jakby mam wrażenie, że naprawdę robię rewolucję i mówię, okej, to jest czas, żeby zacząć, ponieważ porowatość moich włosów się zmieniła, na początku były średnio porowate i myślę, że od 2 miesięcy włosy są nisko porowate. Będę o tym nagrywać, bo było mnóstwo próśb o to, wiem, że sobie z tym nie radzicie, ja też. Także poradzimy sobie jakoś wspólnie, bo szukam sposobu. I kupiłam, jak ona się nazywa, wstawię ją tutaj, tu albo tu, także w ogóle się nie bójcie, zobaczycie, użyłabym właśnie tej, ponieważ ma silikony, natomiast to są, wydaje mi się, że silikony lotne, więc spoko, nie obciążają i naprawdę ta maska może nie jest aż tak super jak żółta z kafe Mimi, ale myślę, że no, goni ją. Jeśli chodzi o silikony w ogóle w odżywkach, to ja mam wrażenie, że bardzo trudno jest znaleźć odżywkę, która ma ciężkie takie zmywalne SLS-em silikony. No, w większości przypadków są to albo lotne, albo z łagodnymi szamponami zmywalne. No. Tak, no to to, no wiadomo, rypacz by wjechał, no bo cóż tu dużo mówić, używam rypacza na co dzień i raczej tego nie zmienię. No i co? Turbo włosing. Powiem wam, że kurde, tak dawno tego nie robiłam, bo moje włosy lubią teraz minimalizm, więc myślę, że to mogę nazwać turbo włosing. Minimalizm jest turbo włosing. Tak, dokładnie, po prostu bym podnosiła podczepkiem, nie wiem, 5-10 minut i tyle, no bo jakby później im więcej przesadzę, no to widzicie, mam trochę takie oklepnięte te włosy i też takie niezdefiniowane, im więcej mam kosmetyków na sobie, więc mój turbo włosing to jest jedna odżywka, 5-10 minut i jesteśmy, wiecie, zrobieni. No, także super. Uwaga, kolejne pytanie, teraz będzie pierwsza Paula. Co robisz, gdy masz niewiele czasu na stylizację i mycie? Załóżmy, że masz chwilę. Jak byś umyła włosy? Teraz też pomyślę. Tylko tak umyła włosy, żeby one były w miarę zdefiniowane. Nie wiem, czy bym jakiegoś stylizatora używała i bym spięła. Jakby nie spinałabym się strasznie. Okay. Na pewno byłoby mu. I właśnie teraz pytanie mam do tego pytania. Tak? Bo ja muszę mieć wszystko logicznie, bo czy mamy mało czasu na mycie, ponieważ wychodzimy i w ogóle nie zależy nam na naszym wyglądzie, jeśli chodzi o włosy? Nie, zależy. Taki normalny dzień. Dobra. Idziemy do pracy. Nie, że na wesele czy coś, tylko normalnie. Okay. Mam mało czasu i ja idę. No, okej, okay, dobra, to zmienia. No to chyba trochę zależy, nie? To zależy w sumie, jak macie, jakie macie podejście. No, okej. Okay. To jak mi zależy na tym, żeby te włosy jakoś w porządku wyglądały, no to na pewno byłoby MO, czyli zwykły szampon, znaczy lekki szampon. Łagodny. Łagodny, no. Petal Fresh. Aktualnie teraz aktualnie używam. Też kafę mi ma. No bo one są, zawsze daje good care day. Nawet jeżeli jest na chwilę, no jest, w sumie jest ekspresowa, to powinna. No więc ta maska i kantoaktywator i Kemon. I suszę, bo one mi w sumie tak stosunkowo szybko schną po takim połączeniu, mimo że pechowym, przy stylizacji to szybko mi schną. Czyli nie kończysz emolientem? Nie, Paula unika raczej takiego czegoś. W sensie... Nie, wiesz co, bo tak. Też jest... Usiądź, słuchamy, bo to jest ważne. Mamy mały spór. Okay. Bo ja, dla mnie kantoaktywator jest emolientowy. Ale tam są proteiny i to aminokwasy. No dobra, ile... Znaczy, w ogóle ostatnio spojrzałam nawet na skład jego, bo ja pamiętałam po prostu sprzed 2 lat, że on jest pechowy. Generalnie on ma blisko gliceryny. Blisko składu, zaraz na początku.
a proteiny ma faktycznie, ale po zapachu, więc on dla mnie jest trochę pechowy, bardziej bym powiedziała, że nawilżający w tym momencie, już po tym jak to zobaczyłam, że te proteiny są po zapachu, bo generalnie Kantu standardowo szybko zapach ma. Powiedziałabym właśnie, że taki bardziej nawilżający jest, ale jakby spoko, ja już to rozumiem, że po prostu dziewczyny odczuwają go jako emolient. Jestem w stanie to zrozumieć. Chociaż nie. Ale mam taki wewnętrzny zgrzyt z tym i tak, no, tak sobie żyję. Nie, no, dla mnie zamknięcie pielęgnacji, to emolientowe, to jest odżywka bez spłukiwania. Okay. Dlatego mam jakby takie obawy przed sięganiem jako BS po Humectant. Okej. Okay. No ale sięgnęłam właśnie po takie połączenie. 4 kosmetyki, dość szybko by mi to poszło, myślę. Mhm. Ile byś się uwinała? Szybkie mycie u Pauli, uwaga. 2 godziny? Ile? 2 godziny? 2 godziny? 1,5. 2 godziny! Ale naprawdę, 2 godziny! Ale suszenie! Okej, dobra. Ekspresowo. Nie no, to prawie jak maska, jaka wymieni. Dobra, teraz Emilka. Myślę, że jeśli miałabym takie ekspresowe mycie sobie zrobić, takie, że naprawdę mam, nie wiem... Ale suszeniem. Suszeniem, okej, spoko. Z 10 minut mam, załóżmy, na mycie maksymalnie. To myślę, że dałabym jedną maskę emolientową, bo ja zawsze muszę mieć emolient na koniec, więc po prostu nie bawiłabym się w to, że daję najpierw proteiny albo humektanty, a później emolient. Więc użyłabym pewnie Kalosa Mango, bo on zawsze mi się sprawdza na takie ekspresowe, szybkie, minimalistyczne mycia. Więc na początku pewnie umyłabym skórę głowy albo co-washem z Asajem, ponieważ on u mnie ostatnio super się sprawdza. Albo szamponem w kostce od Naturalis, ponieważ też często go ostatnio używam. Jeśli chodzi o szampony, jak już sięgam, to raczej potem w kostce, ponieważ no, nie chcę, żeby mi się leżały po prostu nieużywane. A chłopak raczej nie jest przekonany do takiej formy i tak, ja chcę normalny szampon raczej. Więc użyłabym szamponu, ewentualnie myjadła, później Kalosa Mango, a następnie wystylizowałabym włosy, jeśli szybko, to raczej przez wokniecenie, głową w dół. Bez Denmana. Bez Denmana, więc wtedy nie musiałabym stawiać na jakiś na przykład BS, żeby no, po prostu nie muszę wczesywać tego szczotku, więc nie potrzebuję takiego poślizgu, więc raczej postawiłabym tylko na jeden kosmetyk stylizujący i może Diva Curl, ewentualnie na przykład Curlala od Aunt Jackie's, coś w tym stylu. Curlala jest pechowy, więc jakby spoko by też myślę wyszło. No i szybkie suszenie i tyle jakby. Ale ile suszysz włosy? Wiesz co, jeśli chodzi o suszenie z gamą, to jest po prostu ekspresówka tak naprawdę. I załóżmy, ja generalnie nie suszę nigdy włosów od ich całkowitej mokrości. Ja zawsze czekam troszeczkę, aż włosy mi się tak delikatnie ułożą. Plus ostatnio w ogóle zmieniłam w moim suszeniu to, że na początku suszę włosy ciepłym nawiewem i dopiero później chłodnym. Kiedyś robiłam tylko chłodnym, a teraz zauważyłam, że po suszeniu ciepłym na początku lepiej mi się włosy trochę skręcają, co jakby trochę lepiej wyglądają, no i też szybciej jest, nie? Więc na początku trochę suszę przy skórze głowy, później lecę z długością. No i tak w sumie, nie wiem, może z 20 minut tak naprawdę z suszeniem całym, ale przy założeniu, że podchodzę do tego suszenia... Suszysz? Z 20, nie? A 20 minut suszysz? Ale czyli niesamowite. Naprawdę, ale przy założeniu takim, że wiesz... Nie, dużo włosów, więc to jest, jak to jest? No, ale są... Kupujcie tą gamę. Nie, no to może tak, ja przyjęłam, nie? Może to nie by byłyby u mnie te 2 godziny. W sensie, wiesz, u mnie to przy założeniu już trochę by podeschły, nie? Jakby włosy, załóżmy tam z 0,5 godziny bym siedziała z nimi. Nie, no ale tu masz szybka akcja. No to dobra, no to pewnie nie wiem, z 30 minut bym to zajęło tak całkowicie. No i bym, wiecie, skupiła się na podeschnięciu skóry głowy, a końcówki mogłyby zostać mokre i bym wyszła. Jakbym się tak naprawdę mega spieszyła. Nie, no tak w sumie to by mi zajęło, no tak z 50 minut powiedzmy. Jeszcze. Nie, no to ja myślę, że też bym się wyrobiła w godzinę. No dobra, no jak się zastanowić. To ja w 20 minut. Dobra, zapraszam. Zapraszam do łazienki. Dobra, i teraz uwaga, ja szybkie mycie, i Boże, to jest straszne, bo moje turbo włosing z szybkim myciem różni się tyle, że nie trzymałabym maski dłużej niż, nie wiem, no minutę, pół minuty, więc pewnie użyłabym emolientu, albo w sumie protein, w zależności, bardzo możliwe, że postawiłabym albo na inekto argonowe, to jest mój ulubiony emolient, po pierwsze dlatego, że jest bardzo wydajny, a po drugie dlatego, że jest tani i dostępny w Hebe, kosztuje tam z 15 i jest dużą tubą i naprawdę to jest jedyny emolient, po którym nie mam takich, wiecie, smutnych tych włosów, że no Jezus, no wiecie, są rozprostowane, tylko wyglądają spoko i dzisiaj właśnie rano myłam tym emolientem, albo użyłabym mojego nowego odkrycia, które po prostu zalega mi w łazience i mówiłam, nie lubię Anwen, no to się polubiłam, proteinowa, wegańska herbata, tak proteinowa, to ma, proteinowa zielona. Zielona, wegańska, proteinowa herbata, tak się nazywa ten produkt, wegańska, zielona, a czy wegańska w ogóle ona nie jest chyba w nazwie, czy jest w nazwie wegańska? Nie wiem, ale jest wegańska. Proteinowa, zielona herbata. Tak, i jest wegańska, więc... Jakby co? No to na pewno tego, może ewentualnie, gdybym użyła Inecto, czyli emolientu, to nie użyłabym Kantu, znaczy to bym użyła Kantu, a gdybym użyła protein od Anwen, to bym nie użyła Kantu, później Sios albo Taft,
i suszenie, myślę, że pół godziny, no ale też ja mam te, to po prostu, że mam po pierwsze krótkie włosy, a po drugie cienkie włosy, więc jakby u mnie schnięcie naprawdę jest to szybkie. W sumie podobnie tak naprawdę czasami no. suszymy włosy, to ciekawe. No. No, moje włosy tak. No właśnie nie wiem, myślę, że to też ma znaczenie, ile się nakłada stylizatora. Ja też mam w ogóle informację taką, w sensie, mam takie porównanie. Mam informację. Mam porównanie po prostu sprzed 2 lat, kiedy używałam Sayosa, moje włosy schły cały dzień. Tak no jak właśnie. Wam mówiłam, użyłam kiedyś Sayosa, o 16 umyłam włosy, rano się budzę, a one jeszcze są mokre. Sayos mocno jakby trzymał wodę we włosach i one bardzo długo schły właśnie przez to. A kiedy teraz używam delikatniejszych stylizatorów, które nie są aż takie mocne, ponieważ bardziej stawiam taki naturalny efekt, to faktycznie przy takich w takich żelach czy przy kremach włosy schną o wiele szybciej. To tak zauważyłam. Taka tylko informacja. Tak, tak. Dlatego może wynika to z tego, że ja użyłabym Sayosa i dlatego no nasze mycie byłoby jakby tyle samo. Boże, tak, ile ja bym suszyła i nie używałaś używałaś kiedyś? To na początku, kto nie używał Sayosa? Jak zaczynacie, to używajcie Sayosa. Ja miałam wtedy, to inna rozmowa w ogóle. Dobra, okej, strącie. Dobrze, uwaga, wybieram kolejne pytanie. Do Pauli znowu. Jaki kosmetyk zabierasz ze sobą na wyjazd? Max 3. Masz wyjazd i nie możesz nic kupić tam, więc bierzesz 3 kosmetyki. To jest mało, wiecie, ja mówię, bardzo mało. Bardzo mało. Słuchajcie, takie jest wyzwanie. Ja teraz wracałam do Włoch w styczniu na 3 tygodnie, miałam tylko bagaż podręczny, ale gwiazdka była hojna w tym roku i dostałam miniaturki z Jessica i wzięłabym ten cleansing cream. I co to jest w ogóle? To jest myjadło. Okay. Ale ono nie ma CB? Ma CB. Więc to jest taki jakby szampon łagodny, powiedzmy, nie? Taki w formie kremy. Tak, tak. Tusze. Tusze. Nie wiem jak to tak się wymawia po angielsku. U nas się wymawia bez spiny, nie? Więc wymawia tak jak nam się wydaje. To tusze, odżywka jest pechowa. Nie wiem co to jest, to jest, szczerze. To jest moja odżywka z boksa, z loczka. O Boże, co ty nie wiesz? Wiem. Ej, naprawdę nie wiem. Dobra, wstawimy tu to, i tak sobie wiemy wszyscy. Okej, okay, będzie zdjęcie. Albo tu, o, tu. Cing. No to właśnie to będzie. Tak, raz, dwa, trzy. Jeszcze raz naszymi głowami, jak Simpson. Jeszcze raz, super by było. Takie odżywki ulubione nad głowami. No. Jak się to nazywa? Już się nie wstydź. Tuszej. Tuszej, okej. Okay. Dobra, tuszej, okej. Okay. No, jest taki cleansing cream. Taka gra słów. Okej. No, tuszej i konfidenta. Okej, spoko. Wiecie o co chodzi? Jak nie, to są takie 3 miniaturki. To jest w ogóle, wchodzi w skład zestawu do tych gęstych. Do gęstych włosów i świetnie mi się bo Jessica są dwa zestawy, jest dla fal i dla delikatnych, nie, dla fal i dla cienkich włosów i dla grubych włosów tak, i loków. Tak, tak, tak. I ja mam ten dla fal, a ty masz ten dla loków. No, i jak ci się ten dla fal sprawdza? Spoko, nawet recenzowałam właśnie ten cały tak naprawdę zestaw miniaturek, naprawdę bardzo fajne kosmetyki i tak naprawdę chyba nie było tam kosmetyku, który mi się nie sprawdził, ale zaznaczam, że nie używałam 2 produktów z tego zestawu. Pierwszy to był szampon, ponieważ miał CB, więc nie chciałam po prostu się katować tym szamponem, a druga sprawa to była odżywka chyba z kokosem i po prostu wiecie, jakoś tak nie miałam ochoty na nią, nie? I, i puściłam dalej po prostu, nie? Okay. Z kokosem tam jest? Chyba tak, tak mi się wydaje, że jedna jakaś tam była. Wróćcie do filmu Emilki. No, zapraszam serdecznie. Dobrze, czyli trzymamy. Tak. Emilka. Myślę, że gdybym miała mieć tylko 3 kosmetyki, to po prostu postawiłabym na mycie, odżywkę i stylizator, wtedy już bez zabawy i zrobiłabym po prostu takie mycie, jak w przypadku takiego szybkiego mycia, czyli szampon, ewentualnie myjadło na skórę głowy, raczej szampon na jakichś tam wyjazdach, załóżmy, żeby tam się, wiecie, nie bawić w długie mycie, długi masaż skóry głowy, to raczej szampon łagodny. Na długość pewnie też emolient, po prostu postarałabym się o to, żeby zrobić jakieś tam proteinowe mycie przed wyjazdem, kombinowałabym po prostu. No i jako stylizator, to nie wiem, użyłabym czegoś takiego, podstawowego, może piankę od Nivea bym wzięła. Ona w sumie nie jest jakaś ciężka, nie zajmuje dużo miejsca, też spoko, tam całkiem definiuje włosy i daje całkiem fajną objętość, więc myślę, że na to bym postawiła, ale 3 kosmetyki to faktycznie jest mało. To jest bardzo mało i specjalnie miało to być wyzwanie i I dlatego na przykład ja lubiłam używać mydełka miodowego od babuszki Agafi, bo na wyjazd wybrałam to do mycia skóry głowy, do mycia ciała i do mycia też twarzy, jak mi się nie chciało brać na przykład takiego żelu. No, to prawda, ja tak robiłam z facelle, wiecie, którym? Facel, jak facel, ale to teraz ja, uwaga, 3 kosmetyki, powiem wam, że nawet siebie teraz zaskoczyłam, bo nie wiem. Bo mam tutaj dokładnie tak jak w sumie przy tym szybkim myciu, nie wiem czy bym wzięła po prostu, na pewno bym wzięła tak jak Emilka, jakiś szampon i tyle, żeby się nie bawić, ale z odżywek nie wiem czy wzięłabym jakąś proteinową czy emolientową, no bo w zasadzie
bałabym się przeproteinowania włosów, ale z drugiej strony ja nigdy ich nie przeproteinowałam, więc no mogłabym sobie pozwolić na, no zależy na ile bym jechała, nie zawarłam tego w moim pytaniu. Jak na tydzień, to mogłabym wziąć na spokojnie same proteiny, jak na dłużej, to wzięłabym emolientową odżywkę, no i wzięłabym na pewno stylizator, jeden z ulubieńców, pewnie Tafta, bo jest mniejszy, więc jak no mam... Tak. No, no, także tyle. Zrozumiałe. No, dobra, kolejne pytanie. Co robisz, gdy przesadzisz z jakimś składnikiem równowagi pH? Dajmy na to z proteinami. Zdarza ci się w ogóle? Nie, nigdy nie przesadziłam jeszcze z proteinami. Przesadziłam kiedyś z humektantami. Okej. Okay. I co wtedy robisz? O matko, dobra, to w ogóle muszę zbudować historię wokół tego, ponieważ dobrze. Jak zaczynałam pielęgnację moją bardziej świadomą, to co każdym mecie olejowałam włosy na podkładzie. Mm-hmm. I generalnie na początku było to spoko, bo moje włosy potrzebowały ewidentnie nawilżenia, bo były mega wykończone po kuracji z retinoiną, ale po jakimś czasie zaczęły po prostu jakoś tak się, wiecie, ciągnąć i były takie spuszczone i w ogóle jakoś tak nic na nie nie działało, nie? Ani mm-hmm. stylizatory wszelkie, ani nic takiego. Więc zauważyłam, że to się jest nie tak, ponieważ praktycznie przy każdym myciu właśnie pod olej kładłam Petal Fresha. Mm-hmm. Więc mocno nawilżałam te włosy, niestety. No i przy okazji jakieś tam ekstrakty, więc trochę też podsuszałam przy okazji, więc było źle. Generalnie postawiłam na olejowanie na sucho, przestawiłam się na olejowanie na sucho zamiast na podkładzie. No i w ogóle wprowadziłam do pielęgnacji więcej protein, takich normalnych powiedzmy, bo na początku moimi proteinami był herbal z lnem, a tam jest więcej humektantów niż protein też. Więc na początku faktycznie przesadziłam z tymi humektantami. Teraz najczęściej zdarza mi się, jeśli już, to przesadzić z emolientami, bo humektanty ja używam też. Ostrożnie, proteiny mam takie, wiecie, stałe, co na przykład co 3 mecie załóżmy, czasami 2 mecie z rzędu zrobię, jeśli na przykład widzę, że moje włosy tego potrzebują, ale nigdy nie zdarzyło mi się przesadzić z nimi, a emolienty to faktycznie, bo moje włosy też łatwo się obciążają, dlatego właśnie je rozjaśniam, żeby były bardziej zniszczone, mniej zdrowe. No, ja właśnie też o tym myślę, bo to no, polecam naprawdę. Nisko porowate włosy nie podniesiecie tak. Inaczej porowatości, niż po prostu, no nie da się. No jakby, niszcząc je po prostu. Trzeba je podniszczyć, to jest straszne. Więc... Niszczyć, zafarbować, no tak, no zobaczcie, struktury, no Paula ma farbowane, zobaczcie jakie ma ładne, no i co, tak. I wysoko porowate. No chodzi o podwyższenie tej porowatości po prostu. Mam łatwiejszą pielęgnację, uważam, mimo że bardziej czasochłonną, to jakby... Tak. Chyba tak, bo niby... Bo nie stresujesz się tak, czy coś cię może obciążyć, dokładnie. Nie zawsze. A tutaj to... co mnie może obciążyć, chyba że faktycznie tak przy głowie nałożę jakieś emolienta, tak to... Więc tak, z emolientami, z przesadą emolientów radzę sobie tak, że robię jakieś oczyszczające mycie. Proteiny zawsze zadziałają dobrze. Humektanty, jeśli chodzi o humektanty, to raczej damy po prostu jakieś proteiny plus olejowanie kilka myć z rzędu może na sucho. Mhm. Gdybym przesadziła z czym jeszcze zostało mi? Proteiny. No to bym tak. Nawilżyła włosy i później dała też olejowanie na sucho. Tak, tak, bo właśnie tak to działa. Kontrast, nie? Tak, dokładnie. Zawsze jak humektantów za dużo, to dajemy protein i na odwrót. No. Więc to jest tip. Dobra, tak. Paula, przesadziłaś kiedyś w ogóle z czymkolwiek? Wydaje mi się, że przenawilżyłam na pewno nieraz włosy. No to, no ale dla mnie zawsze rozwiązaniem jest rypacz. Okej. Okay. Ja zawsze, ja nie, jakby nie olejuję, bo próbowałam do tego wrócić, ale jakby nie idzie mi olejowanie, ale rypacz i dokładnie jakby ta... No, ale co po rypaczu? Co po rypaczu dajesz? Ja zazwyczaj daję w ogóle pechową odżywkę, jak coś się dzieje, nie tak okay. Moimi włosami. Mm-hmm. Żeby im dostarczyć wszystkiego, tak. Jakby mam wrażenie, że to jest reset dla mnie. To jest w sumie super opcja, super rada, nie pomyślałabym o tym, bo ja zawsze właśnie idę w konkretny składnik. Tego składnika. Tak, a to jest w sumie spoko, no to jest rozwiązanie. No ja tak jak Emilka, jak przesadzę z proteinami, i dwa razy mi się zdarzyło galaretką, robiłam sobie maskę z galaretki, robiłam się kiedyś, to jest laminowanie włosów i chciałam sobie przylaminować i... No niestety, wyszło z tego, może wstawię zdjęcie, jeżeli znajdę, ale miałam takie, te włosy tak stały dęba, takie były szorstkie. Ale to było ultra proteina. To była taka proteina na mojej głowie, bo ty jeszcze połączyłaś to z maską proteinową. Tak, bo ja jeszcze stwierdziłam, że to będzie dopiero, wiecie, mycie proteinowe, jak zrobię maskę proteinową i na to laminowanie włosów i to absolutnie nie był dobry pomysł. Nie, się suszyły po prostu. Nie, no źle to wyglądało, ale to były moje początki, więc jakby no miałam takie fuck upy, więc tam. No więc wtedy co zrobiłam? Umyłam rypaczem włosy i dałam odżywkę emolientowo-humektantową, a jak przenawilżyłam włosy, to w sumie nie pamiętam, co robiłam, ale co bym zrobiła dziś, no to bym dała protein i też bym umyła włosy, ale na całej długości SLS-em, bo to, że ja często mówię, że ja myję włosy rypaczem, to jest prawda, ale ja pamiętajcie, że ja myję tylko skórę głowy, ja nie rypię, można powiedzieć, na całej długości, tylko to wszystko, co robię, to jest a jednak na skórze. Generalnie miałam Equilibre, którą kupiłam w Leclerc'u i już nigdy tam nie wróciłam, bo Leclerc, tak jak wam mówiłam, ostatnio jest bardzo przytłaczającym miejscem i po prostu nie pójdę tam, totalnie, nie mogę tam iść, bo tam jest wszystko, wszędzie, krzesło, czy z krzesło tu
sklep, tu coś. Nie, tam jest w ogóle najgorzej. A przez internet nie do końca potrafię w zakupy, ale uświadomiliście mi, że Equilibra jest także w Naturze i w Hebe, więc być może tam po nią sięgnę. Ale jak mi się skończyło, no to poszłam po prostu do Rossmana i pamiętam, że miałam jakoś bardzo mało czasu, więc wzięłam zwykły szampon z Alterry i w ogóle, i on jest okej, okay, ale mam wrażenie, że on chyba, nie chcę teraz kłamać, bo nie mam go przed sobą, przed oczami, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że on ma alkohol wysuszający gdzieś w połowie składu. Tak, nie wiem, czy szampon? Nie wiem, czy szampon ma odżywki i maski na pewno. On ma tak. No tak, bo ja wypaczę. Okej. No jakby dla mnie to jest spoko. W sensie odżywka i maska na pewno mają z Alterry alkohol wysuszający w składzie. Ale czy szampon ma, to mi się nie wydaje. Nie wiem, czy nie sprzedaję wam ploty. Sprawdzę to i napiszę, bo no, nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, że rzuciło mi się w oczy. Więc miałam tą Alterrę, ale teraz też mi się skończyła, no więc dzisiaj w ogóle myłam Oherbalem, którego kupiłam jako pierwszy mój szampon rypacz do pielęgnacji 2 lata temu i wyobraźcie sobie, że go nie zużyłam. Oherbal to jest w ogóle śmieszny bardzo, bo oni na etykiecie piszą, że żadnych SLS-ów. Mają SMS w składzie, więc jakby... No, to super. Jest taki greenwashing się to nazywa, także tak. Nie ufajcie im, to jest rypacz, nie? Więc go używam po prostu, dopóki sobie czegoś nie kupię, a co kupię, to zobaczę. Ale nie będziesz go używać, on będzie, jakby nie sprawdzi ci się? O herbal? No. Ja mam wrażenie, że mam bardzo tępe włosy po nim. Mam takie, nie wiem jak to opisać, ale strasznie nie lubię procesu mycia, kiedy mam go użyć, bo po prostu jest to trudne dla mnie. Weź ode mnie jakiś mocny szampon, bo ja mam za dużo. No i widzicie, będę naprawdę mam sporo, nie? Mogę sobie na przykład odjąć szampon mocny. O, to spoko, no. Bardzo chętnie. Dobrze, moje drogie, tak, wiecie, że... Ostatnie? Ostatnie. Jest szybko poszło, pytanie. Szybko poszło, więc pytanie tym razem jak nie do Emilki. Co robisz, gdy masz bad hair day? Nie dajemy tutaj nic o okolicznościach następnych. Nic o okolicznościach? Nie, po prostu. Nie, ogólnie, teraz... różne sytuacje, w których możesz mieć bad hair day. Co robisz? A, różne sytuacje mam wziąć pod uwagę. Tak. No to załóżmy, że nie zależy mi. No to wtedy związuję włosy po prostu. Jak mi zależy, to też wolę związać włosy, tak naprawdę, niż prezentować je z bad hair day. W sensie, jak ja na przykład, jak mi włosy tak kompletnie nie wyjdą, to ja się za bardzo tym przejmuję. Nie pod tym względem, że, no nie wiem, ludzie tam coś pomyślą, tylko pod tym względem, że ja po prostu się źle w nich czuję. I na przykład, jak są klapnięte, to ja cały czas przerzucam i tak dalej. One i tak są złe, więc po prostu ja już mam nerwa. Więc wolę już się spiąć i mieć spokój z tym. Jeśli są spuszczone, to zrobiłabym na przykład, nie wiem, jak są jakoś ładnie skręcone na przykład na długości, ale mają oklep, zrobiłabym koka, żeby te loki były widoczne, załóżmy. Jeśli są całkowicie złe, to dobierańc albo dwa dobierańce. Ale ja bo ty masz jeszcze szczęście, bo ty się umiesz czesać. No właśnie, tak, ja bardzo nie potrafię. Nie, w ogóle nie umiem też warkocza robić. To jest w ogóle mogłabym... Ej, a ja nagrałam tutorial z dobierańca, także... mogłabyś mi zrobić. W ogóle nie wiem, czy by to wyszło, nie? Ale no masz też paziniowane mocno, no właśnie, nie? Możemy spróbować. Dobierańc nakręcony. No, dobrze, jeszcze coś? Przepraszam, że tak cię mówię. Ale jeszcze. No to czas nas goni. Nie, myślę, że po prostu bym związała, żeby się nie nerwować, że jakoś tam źle wyglądają. Chyba, żebym miała dużo czasu jakby i nie wiem, załóżmy, że jest jakieś mycie i źle wyjdzie, a ja chcę ładnie wyglądać i chcę mieć koniecznie rozpuszczone włosy, to wtedy bym spryskała atomizerem tłoczka i jakiś tam stylizator ewentualnie na nowo bym wgniotła i jakby tyle. Bo wtedy włosy lepiej wyglądają niż tak generalnie po myciu, które jest nieudane, kiedy tak na szybko zranimuje. No to prawda, ja też tak mam. No. Więc taki jest mój plan. Okej. Paula? Ja upinam zawsze. Ja też. Się, Boże, nie chce mi się naprawdę. No. A reanimacja to jest w ogóle już taki szczyt moich, szczyt moich działań, jak te włosy nie wyjdą, serio. Wolę sobie spiąć w jakiegoś fajnego koka, jeszcze teraz taki jest szał na scrunchies, więc... No. I ładna gumeczka, wystawić trochę tych parę loczków, nawet jak są nieudane, to je zreanimować i tyle. No. Naprawdę, nie bawić się z nimi. Nie umiem się uczesać jakoś bardziej skomplikowanie niż ten koczek u góry, czy jakby nie wiem, kucyk. Ej, może ja mam dołu, taki fun fact, ale... jak byłam w 4 klasie podstawówki, generalnie zawsze byłam taka zakochana w wszelkich upięciach, nie? I bardzo mi się podobały warkocze i tak dalej. Jak były jakieś takie tutoriale na YouTubie, wiecie, jak w podstawówce, albo tam są jakieś tutoriale, nie? Już pierwsze. To oglądałam właśnie mnóstwo jakichś takich dziwnych upięć, nie? Ja sobie robiłam w ogóle mnóstwo takich i tu warkocz, i tu warkocz, i tak dalej. I słuchajcie, w 4 klasie podstawówki siadłam przed laptopem mojego taty i włączyłam kamerkę i nagrałam, jak robię tutorial dobierańca. No co ty, to już ten Słuchajcie, i wiecie, ja nie ogarniałam zbytnio tak laptopa, a tak się wstydziłam, nie, przed rodzicami, no. I chciałam to usunąć, ale myślałam, że to usunęłam, ale nie wiedziałam, gdzie to jest, nie, więc tak, no myślę, dobra, nie ma tego. A później, kiedyś wchodzę... Patrzysz, a ojciec w dobierańcu. Później...
Później wchodzę kiedyś do moich rodziców do pokoju, a oni się śmieją i oglądają tego, ten mój tutorial z dobierańcem, a to w ogóle chyba rok czy dwa lata później tak naprawdę, więc po prostu a masakra. A masz go teraz? Nie, nie? Bo... Mogłabyś wstawić porównanie. Dzisiejszy i... To chyba w ogóle tam ten było jakby już chyba inny laptop już jest, nie? Ale no... Właśnie tak mi się teraz przypomniało, nie? Jak jeszcze się... Pamiętam w ogóle dokładnie, gdzie siedziałam, w którym miejscu i tak dalej. Świetna sprawa, naprawdę polecam. Mnie czesała tylko babcia i też czesała mnie na różne sposoby, okay. Także ja też nie umiem, tak jak Paula, po pierwsze nie umiem robić żadnych fryzur, a po drugie mam na tyle pocieniowane włosy, że to jest strasznie trudne. Czasem jak na przykład, nie wiem czy to widzicie, mnie to strasznie wkurza, ale no nie chcę powtarzać, jak nagrywam film i mam koka, to on mi się rozpada, bo z tyłu mi coś wylatuje i tak dalej, bo ja sobie go wiążę tak wysoko, bo ja lubię mieć tak wysoko. W ogóle Ada przepięknie wygląda w koku. No, ona dziękuję. Tak się wygląda, naprawdę. No, jak ja pierwszy raz zobaczyłam i spotkałeś mnie gdzieś tam na mieście, no. Po prostu mówię, Ada, i teraz co chwilę ja mówię, Ada, no świetnie wyglądasz w tym koku. No, no to dziękuję. No tylko wiecie, on po prostu jest na tyle uciążliwy, bo ja lubię go mieć do góry, a włosy są jeszcze za krótkie, więc wypadają. No, więc też masz niskie włosy, no nisko porowane, tak, no. One się po prostu wysmykują no, z tego i po prostu takie pasma. A jakbyś na przykład, Almania ma na przykład takie te czepki jedwabne, nie? Załóżmy, i jakbyś zrobiła sobie koka i taką opaskę, w sensie nie czepki, no właśnie myślałam o tym. Opaskę tak nałożyła sobie, albo jakąś chustę z wygłębą przewiązała sobie tak fajnie, to może to by trzymało ten tył, załóżmy, i przy okazji jakiś taki fajny, wiesz, element by był ciekawy w tej fryzurze, nie? Wow, widzicie, dlaczego warto mieć koleżanki kręcone włosy? No. Także tyle, no, moi drodzy. Mój bad hair day, ja też wiążę w tego koka, co mi się rozpada, no to wiążę go drugi raz. No i jakby... nic do dodania nie ma. Do skutku! Dopóki nie będzie działało, to wiążę. No i tak pół godziny pogadałyśmy, było 5 pytań. Jeżeli podoba wam się ta seria, dajcie znać, co myślicie. Przyjmijcie ciepło dziewczyny, które są obeznane już z kamerą, także co ja tutaj gadam, na pewno napiszecie wszystko, co dobre. No i co, żegnamy się z wami. Nie wiem, czy były Instagramy, czy nie były? Jest były, to pora? Były. Dobra, no to wiecie, gdzie trafić. A jak chcecie więcej nas, no. Naszego trio. No, tak. To musicie to napisać, tylko piszcie szczerze, co tam myślicie i tak dalej, ale miło, nie? Z dozą sympatii. Piszcie, co myślicie, chyba, że myślicie źle. No, to nie. No, także dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcinek i widzimy się niedługo. Ja już macham, jak kiedy to zobaczymy. No, buziaki, pa! Pa!